Maddie, możesz szybko zajrzeć do laboratorium? Jasne. Zaraz tam będę. Co się dzieje? Słyszałam, co się stało ze statkiem desantowym. Nie rób takiej miny. Chciałam ci tylko coś dać. Subcio, co tam? Ciekawy wybór. Spokojnie, tylko robię notatki. Nie zasługuję na to. Cóż, ruch oporu ma inne zdanie. Całkowicie inne. O, dziękuję. Dobra. Słabo to wygląda. Ale mogę je sprawdzić jeszcze raz. Jeśli to cię uspokoi. Nie, Roy. Moce ognia? Ale super. Mniej human, to trochę X-Men. Mieli prawa na X-Men. Hej, wszystko gra? Ekstra moce. Znaczy... Wyglądają ekstra. Ja... Chyba jestem polimorferką. To świetne, bo mogę rozciągać ręce i takie tam. I ciągle pracuję, żeby nie wyglądało to śmiesznie, ale... Jesteś inhumanem. Tak. Jak się nazywasz? Dante. Kamala. Co ci się stało? Złamałem nogę podczas ucieczki. Wiesz, najważniejsze, że się udało. Mama po mnie wróciła. Ta, mnie się udało. Ale ją złapali. Hej, Avengersi mają tu dotrzeć za kilka dni. Odbiją więzienie, a twojej... Mamie nic nie będzie, uwierz mi. Dlaczego nikt nic nie robi? Podsłuchałem, jak doktor Pym mówił, że przenoszą więźniów w nowe miejsce. Wiesz... To miejsce też znajdą. Jakie znajdą? Twoi Avengersi się spóźnią. Proszę, pomogę ci. Nie. Nic nie kumasz? Nikt o nas nie dba. Jesteśmy Inhumans. Nie zgadzam się. Muszę powiedzieć Bruce'owi. To wszystko na nic. Muszę przekonać Bruce'a i doktora Pima do powrotu do więzienia. Czołem, witamy w mrowisku. Jestem Ceris, siostra bliźniaczka Tio. Mam takie same moce jak mój brat. Portalowe bliźniaki do usług. Chcesz coś do picia? Mogę coś buchnąć z ukrytej lodówki Pima. Tutaj jest tylu ludzi. Nie wiedziałam, że na świecie jest tylu Inhumans. Będzie ich coraz więcej. San Francisco jest... Było dużym miastem. Wszystkich was złapało AIM? Nie, nie wszyscy tutaj są Inhumans. Część to rodzina, przyjaciele. Inni chcą po prostu pomóc. A ty do której grupy należysz? Do wszystkich? Myślisz, że... Zapisz, że nie brakuje nam morfiny. Lekarze nie używają jej na mnie.